Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Polak numer jeden kontra Czech numer jeden, czyli według rankingu najlepsi. Tutaj zawodnicy swoich krajów mierzą się ze sobą przy szachownicy w turnieju w Pradze. Bardzo silny turniej kołowy z udziałem właśnie Jana Krzysztofa Dudy i Radosława Wojtaszka. Ciekawa partia, dosyć przebieg miała taki spokojny, lecz końcówka myślę, że może nas tutaj nieźle zaskoczyć. I zapraszam serdecznie, moi drodzy, do analizy E4. Tym ruchem Janek rozpoczął partię, E5 odpowiedział Dawid Nawara. Swoją drogą Dawid Nawara jest bardzo sympatycznym człowiekiem, który mówi dobrze po polsku zresztą i tutaj jest nieco chyba zaprzyjaźniony z szachistami z Polski. I odwrotnie oczywiście, skoczek na F3 Skoczek c6, goniec b5, no, partia hiszpańska na szachownicy. Po skoczku f6, tutaj nam Janek wybiera posunięcie d3. Dosyć spokojne, tu bronimy po prostu pionka, nie wchodzimy w jakieś teoretyczne. Ścieżki takie bardzo mocno zawiłe. Powiedzmy w ten sposób, to sobie Janek właśnie tak wybiera taką opcję. Goniec na C5, no i po prostu wybicie skoczka, które istnieje jak najbardziej. Pionek wybija na, C, na C6. Skoczek C3. Powiem szczerze, nie są to pozycje w moim stylu, lecz myślę, że w większości osób te pozycje leżą. I białym, i czarnym kolorem. Jeżeli miałbym wybierać, jakim kolorem chciałbym grać takie pozycje, wolę chyba jednak czarnymi, mimo wszystko. Hetman E7 i H3. Spokojne zagranie. Zauważmy, że tutaj czarny nie mogą zagrać gońcem na G4. To jest takie e, ograniczenie troszeczkę figury przeciwnika. E, warto zwracać na coś takiego uwagę. Posunięcie A5. Na pewno ruch trochę łapiący przestrzeni na skrzydle hetmańskim. Nie wiem, czy potrzebny. Powiem szczerze, że tutaj. Niuanse, oczywiście decydują na tak wysokim poziomie, gdy zawodnicy mają 2700 rankingu. Przypomnę, że Dawid Nawara miał w swojej karierze już ponad grubo 2700. Nie chcę skłamać 2740 chyba przebił. No teraz troszkę mniej. Tutaj go nie zagrał. Oczywiście takie normalne posunięcia. No, widzimy, że czarne mają parę gońców za cenę zdwojonych pionków. Białe mają, że tak powiem, strukturę nienaruszoną za właśnie wykorzystanie tego, że tutaj goniec wybił tego skoczka. A4 ze strony czarnych, A3 przytrzymujemy. No, oczywiście już nie możemy sobie pozwolić na taki ruch A3, gdyż. Po ruchu B3 tutaj bardzo słabe czarne pola by w obozie białych występowały, więc A3 obowiązkowo i roszada ze strony czarnych. Moi drodzy, goniec H4. Takie spokojne posunięcie, wyczekujące. Zobaczcie, że H6 teraz nie działa. Oczywiście taki ruch zagrać można, ale następnie gramy goniec G3 z bezpośrednim atakiem na piona, więc wieża E8 ze strony czarnych. Hetman E2, dosyć spokojny przebieg póki co. B5, tutaj panowie grają swoje... Swoje debiuty, swoje analizy i skoczek D1. No właśnie, i ten ruch już nie wiem, czy on jest nowy, czy przygotowany, szczerze mówiąc, ale taki typowy, manewrowy. Długo zwlekają białe z roszadą, ale zauważmy, że ten skoczek prawdopodobnie będzie chciał wejść na E3 i tutaj się uplasować na polu F5. No, znaczy niekoniecznie tam od razu trzeba zagrać, bo pamiętajmy, że jest goniec, Ale przygotować to może na przykład skoczek E3, G4. O taki plan już wygląda dosyć ciekawie po zagraniu i wybiciu pionkiem z G. Tam ciekawe mo mo mogą być ataki, na przykład po linii G wieżą. Hetman zagrywa na D6 e, i posunicie G4. No, ten ruch w końcu mi się zaczyna podobać. U Janka. Tak, troszeczkę agresji w te pozycje trzeba tutaj na pewno włożyć. No, agresja ważna, ważna rzecz w takich suchych pozycjach, żeby próbować zamieszać troszeczkę w pozycji. Oczywiście, ktoś jest szachistą pozycyjnym, to będzie się tutaj czuł rewelacyjnie, tak jak kiedyś kapablanka na przykład. Skoczek zagrał na D7 i skoczek na E3. I moi drodzy, no widzimy, że ten skoczek może tu niezłą karierę zrobić na F5. W każdym razie na, w centrum skoczek ustawiony. Tutaj wygląda bardzo dobrze. Dlatego też, czy zobaczcie, czarne decydują się na wybicie. No i wybił Hetman. Ja tutaj powiem szczerze, bym się bardzo zastanowił nad biciem piątkiem. Mi się ten ruch bardzo podoba. Może to mieć jakieś może konsekwencje w stylu... Że nie będę miał przełomu na F4, ale fajnie pilnuję te, te, te pola centralne. Może jakiś marsz pionów tu by nastąpił. Ciężko mi powiedzieć, dlaczego ten ruch jest trochę słabszy od bicia Hetmanem. Mówię, niuanse decydują. Ja myślę, że. Kto by zbił tutaj pionkiem, to i tak byłoby świetnie według mnie. No, pozycja z różnopolowymi gońcami charakteryzuje się tym, że który goniec ma aktywniejszą pozycję, to tak naprawdę możemy powiedzieć, że gramy z figurą więcej. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale zwykle tak może też się dziać. No Hetman wybił, jednak Janek postanowił nie psuć struktury pionków i po ruchu C5 goniec na G3 spokojnie tutaj podważamy pionka. Skoczek F8, manewry. Zobaczcie ten skoczek również bardzo ciekawie się zaczyna manewrować mianowicie czasami grozi ruch skoczek e6 oczywiście nie w tym momencie bo widzimy tracimy piona. to trzeba przygotować na przykład poprzez ruch f6 no ale już takie coś takie jakieś plany tutaj czarne próbują stosować skoczek h4 zobaczcie skoczek konsekwentnie próbuje zagrać na f5 i dawid nawara zagrywa hetmanem na d4 no cóż, Jankowi to zapewne odpowiada, bo wybił. Wyprostował wprawdzie pio e, przeciwnikowi pionki. No i e, no, powiem tak, ja bym w tej pozycji tutaj jednak e, przystopował i e, chyba nie zbił. E, przepraszam, nie zbił, nie wymieniłbym Hetmanów. E, próbowałbym jednak tym skoczkiem na D4 stanąć i coś działał po linii, na przykład D. Lub po linii tutaj e, szóstej można też obronnie stanąć fajnie wierzą. No cóż, w każdym razie myślę, że obiektywnie pozycja jest równa. E, wymiany nastąpiły i białe słusznie grają F4. Taki ruch zagrać koniecznie trzeba. E, po wybiciu e, goniec wybił. E, jasne, że tutaj można było tego e, pionka podważyć, ale po takim wybiciu ten pionek byłby słabością, moi drodzy. Słabością byłby, bo skoczek z F3 by bardzo ładnie atakował tego pionka i czarne mogłyby mieć problemy. Z tego względu też czarne zapewne wybiły tego pionka na F4. Goniec wybił wieża A6, no fajne widełki by się szykowały, lecz jednak nie można jeszcze wieża A6. No właśnie, i czy można pionkiem, e, pionka zbić na C7 gońcem? Otóż jak sobie dobrze to policzymy, to okazuje się, że można. Aczkolwiek skoczek F5 byłby naturalny, posunięciem cały czas normalnym, Janek postanowił pionka wziąć, wieża C3, zauważcie tutaj grozi wejście niebezpieczne wieży, lecz spokojne odejście gońcem na G3, nic tutaj, że tak powiem, się nie dzieje po wieża C2, mamy wieża H2. I te wieże nie są szybko łączone, dlatego też białe się decydują na taki zabieg kosmetyczny. Po wybiciu, oczywiście, wybijamy król D2, wieża C1, wieża C1, wieża C1 nawet szybciej można próbować grać. I ten pionek okazałby się słabością do wzięcia, więc tutaj czarne nie mogą za bardzo wymieniać figur. Po król D2 skoczek zagrywa na E6. No i obiektywnie rzecz biorąc, białe mają minimalnie lepiej nawet nie aż tak bardzo minimalnie z tego względu cały czas zobaczcie pionek słaby na d4 i to są te niuanse na najwyższym poziomie, które mogą decydować o partii. Ale zobaczcie, że skoczek też ma świetną drogę na c5 i na b3. To wszystko nie jest takie proste. Skoczek f5 no wiadomo, wiadomo, że po tym ruchu tutaj wybijamy sobie fajnie na d4, więc zostało zagrane, ła. nie, tutaj goniec a6 zagrał, e, no cóż, blokuje go pionek, ale czasami przełomy grożą, więc no ruszyć się goniec gdzieś tam musiał, e, wieża c8 już w gotowości, trzeba uważać na widełki, e, goniec zagrał na d6. Ciekawe zagranie. Z tego względu, że grozi zagranie tutaj skoczkiem na E7, a po drugie ten goniec fajnie może stanąć sobie na B4 i przyblokować gońca przeciwnika. Król właśnie H8 i goniec B4. Janek tutaj wszystko fajnie wymyślił, ale co gracie teraz po takim ruchu, moi drodzy? No bo widełki nie działają. Z tego względu, że jest wieża C2. Król D1. Takie subtelne zagranie, nie pozwalające wieżyczce wejść na c2 lub c1. Skoczek c5 i tutaj dzieją się, moi drodzy, konkrety. Tutaj trzeba było policzyć. Dawid jest takim zawodnikiem, który jak tylko ma okazję, to stara się zaostrzać pozycję zaostrzyć. No i teraz kto dalej policzy wariant, ten będzie lepszy, no i Skoczek zagrał na 7 z widełkami, lecz jest ruch Skoczek B3 również z atakiem na wieżę i teraz przypomnę, jeżeli wieża gdzieś tam by odeszła, no to tutaj bardzo niebezpieczne wjazdy na C1, a w zasadzie wygrywające grożą. Wieża C1 po wybiciach wszelakich na końcu wieża gra na C2 i bierzemy na H2, więc trzeba bardzo uważać, dlatego też Skoczek wybija tego, wybija tę wieżę na C6, Skoczek wybił i sko D4. Pion wzięty, lecz tylko na chwilę, aczkolwiek, zobaczcie, skoczek na A1 niezbyt komfortowo się na pewno czuje, nie może na razie nigdzie wyjść, ale wieża zagrywa na D8. Goniec C3. Widzimy, że po tym ruchu wieża D8, tutaj pionek jeszcze ginie więc jak odejdzie skoczek to po prostu leci pionek więc goniec na C3 ale jest ruch B4 w ciekawe zagranie, no goniec musi żyć ale mimo wszystko białe wybijają pionka kolejnego, lecz goniec zbija tutaj pionka na D3, wieża D2 koniecznie goniec C4, moi drodzy końcówka końcówka z różnobarwnymi gońcami, jeszcze stoją skoczki problem teraz czarnych niestety cały czas czarnych polega na tym że pionek tu jest wolny i są opcje dla białych, dla czarnych. Tu opcji za bardzo nie widać. No i w pozycji e, zagra, zostały zagrane następujące posunięcia: goniec F5. Widzimy białe się nie boją absolutnie wymiany wieżyczek, gdyż ten pionek potem zasuwa. A przy okazji, goniec ze skoczkiem pięknie atakują pole G7. Wieża zagrała na E8. E, no właśnie, moi drodzy, a co by było na przykład, jakby goniec zagrał na D3? przyblokował te wieże. No tutaj e, dosyć łatwe zagranie, mianowicie. Na G7 zbijamy, król G8 to zawsze stępem i stępem atakujemy. Jeden pion zdobyty. Tutaj wieża na przykład na D7 i skoczek D4. Chodzi o to, żeby się rozwiązać ze związania tutaj tej wieży i spokojnie królem sobie uciec, więc to by myślę, że zadziałało. Po na przykład zagraniu gońcem, spokojnie królem można uciekać. No cóż, w partii było inaczej. Wieża zagrała na E8. Wieża D7 to jest wszystko tutaj przeliczone. Wszystko się trzyma. Przede wszystkim król jest bezpieczny. Figura aktywna, skoczek nie bardzo, szach nastąpił i król c1. Zobaczcie, że król zmierza właśnie tutaj do roku. Tu się wszystko trzyma, gdyż goniec nie pozwala wejść wieży na 1. Czasami tu są takie siatki matowe typu skoczek b3. Tak właśnie nastąpiło i król, zobaczcie, zmierza na b1. Świetna placówka tutaj się szykuje dla króla na A2 wbrew pozorom. Nie możemy dopuścić tylko do tego, żeby wieża czarna weszła na 1 i dała nam mata na A1. To się nie stanie, oczywiście, bo ósma linia też jest słaba. A przypominam, goniec broni E1. Goniec zagrał na C6. Wieża zbiła na F7. Bardzo groźnie. Dzięki temu tutaj też szach jest na E4. Król A2 i Skoczek zagrał na D4. Dawid Nawara gra w szachy bardzo sprytnie, moi drodzy. No, podstawia figurę. Czy można wziąć tę figurę? No nie bardzo. Po wzięciu jest goniec D5 i nie wieża. Oczywiście widzimy szacha. Dlatego też wieża zbiła na G7. Goniec znowu dał szacha. Król A3. Tu cały czas niebezpieczeństwa, moi drodzy. Król zbija wszystko do końca najmocniej przepraszam, pomyliłem tutaj, po tym ruchu nie zostało zbite, tylko goniec zegrał na C6, o właśnie, to jeszcze jest taka pułapeczka, gdzie można spróbować zbić z szachem no dlatego też król idzie twardo w końcówce, król w ogóle król w końcówce musi być aktywny jeżeli chcemy wygrywać partię i tutaj nic mu nie grozi, mimo że dwie figury są blisko, wieża jakaś może dawać szacha, król zawsze znajdzie tutaj fajną placówkę ucieczki. Skoczek teraz wybił właśnie gońca, widzimy i goniec zagrał na g2. Tutaj Dawid no, planuje wymieniać pionki. Moi drodzy, ta pozycja jest już wygrana dla białych, lecz co zaskakującego może jeszcze się wydarzyć? Otóż zapraszam tutaj dalej do kontynuacji. Bardzo ciekawy obrazek pojawi się na końcu. Mianowicie, Wieża zagrała na E7. No ok, chcemy wymienić wieżę. E, tutaj te pionki gwarantują zwycięstwo, więc wieża dała szacha. Nie można tego czarnymi zrobić. Król B6 i wymiana na e, wy, wybicie pionka na H3. Skoczek E3. No właśnie, bronimy, bronimy, pionki maszerują. Czy to takie łatwe? Teoretycznie tak. Moi drodzy, tylko po wieża C8 zastanówmy się, i kto jeszcze nie obejrzy do końca filmu. Proszę, napiszcie w komentarzach, czy można zagrać taki ruch pionek na C4. Tak lub nie? Dajcie znać, przeanalizujcie sobie. Ja już mówię, czy można, czy nie można. No, teoretycznie można, praktycznie też można, ale co zrobicie po tym ruchu, jeżeli goniec zbije pionka? W zasadzie tutaj pionek idzie do góry i też można wygrywać. Ale czy. Kolejne pytanie, czy można zbić tutaj gońca na G4? Bo zobaczcie, że po biciu na G4 wieża zbija z atakiem na skoczka i wzięcie piona grozi z teoretycznym remisem, gdyż wieża na skoczka na wieże to jest remis. Okazuje się, że można. Po biciu na C4 właśnie tak w partii nastąpiło, jest skoczek F6. Problem polega na tym, że tu jest siatka matowa. No wieża zbiła, pionka rzecz jasna, król C6. No i wieża jedyny ruch ma. H4. Jest siatka matowa. Moi drodzy, ta pozycja jest wygrana. Jak wygrać? Otóż król zmierza do pomocy. Tu na F7 by się chętnie uplasował i na H1 gramy król E8. No i moi drodzy, grozi prosty zabieg matowy, mianowicie król F7, wieża E8 mat. Lecz wieża zagrała na jeden. no Dawid Nawara słynie z tego, że gra praktycznie do mata, no i tutaj piękny mat nastąpił na H7. Partia się zakończyła i Jan Krzysztof Duda pokonał Dawida Nawarę. No cóż, taka partia, zobaczcie, spokojne granie, równa pozycja, silnik ocenia jako równą, 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 ale jednak detale decydują i takie małe słabości również zadecydowały w tej partii. No cóż, myślę, że takie zwycięstwo dosyć solidne ze strony Janka. Gratulujemy, a Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.